Warianty, te warianty, które w tej chwili opracowujemy, to są warianty, które zostały skierowane do dalszego opracowania na podstawie studium korytarzowego. To studium zostało wykonane gdzieś około 10 lat temu. Była uchwała specjalnej komisji generalnej dyrekcji, która skierowała do realizacji trzy warianty. Ten czwarty wariant pojawił się w trakcie prac projektowych, bo proszę Państwa, w ciągu 10 lat, jeśli chodzi o rozkład ruchu, wiele się zmieniło. Powstały nowe odcinki dróg ekspresowych, autostrad. Inaczej ten ruch się rozwija niż jeszcze myśleliśmy kilkanaście lat temu. W związku z tym został rozszerzony analizy o dodatkowy wariant. Było pytanie, komu poprawi się, jeśli chodzi o względy środowiskowe. No, przede wszystkim poprawi się mieszkańcom Głogowa. Ruch tranzytowy, mieszkańcy Głogowa, zwłaszcza centrum, gdzie ruch w tej chwili tranzytowy w ilości kilku tysięcy pojazdów ciężarowych przechodzi przez to centrum, on będzie skierowany na obwodnicę, niezależnie od wyboru wariantu. Czy będą to warianty północne, czy południowe, ta poprawa będzie znaczna. Nie znaczy to, że w innych miejscach, lokalnie, te warunki zamieszkiwania, czy warunki środowiskowe nie pogorszą się. Proszę Państwa, no tak to jest, jeżeli buduje się drogę, to ona oczywiście stwarza uciążliwość dla tych mieszkańców, którzy są przy tej drodze. Natomiast niewątpliwie poprawia komfort życia, zamieszkania tym ludziom, którzy byli dotychczas przy głównej trasie. Chodzi o analizowanie tych stref przemysłowych i rozprowadzania ruchu aktywności ekonomicznej. Oczywiście jest to argument za wariantami północnymi, że jest huta, jest możliwość inwestowania w tych terenach, które są opuszczone. To będziemy brać pod uwagę. Dysponujemy dokumentami planistycznymi wszystkich gmin. Tam są wrysowane strefy przeznaczone przed działalność gospodarczą, strefy aktywności ekonomicznej, zamieszkania. Te wszystkie informacje mamy. Również na bieżąco dostajemy takie opinie, informacje od samorządów i to jest brane pod uwagę. I tutaj też są zabudowania miejscowości Ruszowice i odległość od obwodnicy do najbliższych zabudowań mieszkalnych tu w tym odcinku, na tym odcinku wynosi 28 metrów. Natomiast po tej stronie ta odległość wynosi 50 metrów. Powiem Państwu tak, odnośnie projektowania. Rzadko się zdarza, tak jak w przypadku wariantów obwodnicy Głogowa, żeby projektując nie było kolizji z zabudową mieszkaniową. Na ogół przy projektowaniu obwodnic mamy do czynienia z wyburzeniami istniejących obiektów. Tutaj tak to zaprojektowaliśmy, że poza wariantami północnymi i wariantem jednym południowym PD2 w miejscowości Drożu, gdzie wyburzeniu ulega budynek gospodarczy i poza ogródkami działkowymi, gdzie do rozbiórki przewidziane będą znajdujące się tam altany i inne obiekty, nie mamy wyburzeń. Oczywiście są miejsca, tak jak w miejscowości Jaczów czy Ruszowice, że obwodnica przechodzi w bezpośredniej bliskości budynków mieszkaniowych. Wówczas takie domy będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń, głównie ze względu na szkodliwe oddziaływanie hałasu. I takie zabezpieczenia wstępnie tu już Państwu zaproponowaliśmy, natomiast będą robione szczegółowe obliczenia i na tej podstawie zostanie zaprojektowana lokalizacja ekranów akustycznych. Pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego, odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego. Wchodzicie z tą drogą w
gdzie my mieszkamy. No, przyjmuję tutaj Pani uwagę, rzeczywiście wchodzimy w osiedla, natomiast odnośnie tej pierwszej części wypowiedzi, no to wszystkie warianty spełniają te wyroki. W ramach opracowania STEŚ była wykonana analiza i prognoza ruchu. Z prognozy ruchu wyszło, że ruch tranzytowy w kierunku węzła Głogów w południe jest największy. Tak jak Państwo widzieliście, może Ryszard nie pokaże jeszcze raz tą liczbę tranzytową, większy niż w kierunku Głogów Zachód. Ponieważ takie są relacje obecnie i również prognozy ruchu wykazały, że w przypadku budowy obwodnicy którymkolwiek z wariantów, a zwłaszcza w wariancie południowym, obciążenie istniejącej drogi wojewódzkiej 329 byłoby bardzo duże, że wyczerpywałoby jej przepustowość. W związku z tym uznaliśmy jako projektanci, że trzeba tę kwestię zgłosić inwestorowi w celu przeprowadzenia analizy. Po prostu nie mogliśmy przejść na tym do porządku dziennego, że relacje prognozowane, które są największe, żeby w ogóle nie były analizowane. Wariant uzupełniający. To jest wariant, który pojawił się w trakcie prac projektowych i on jest analizowany na równi z pozostałymi wariantami. Mamy cztery warianty, które są w tej chwili równorzędnie traktowane i tak samo analizowane. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeśli chodzi o spotkania, jest to jeden cykl spotkań w ramach tego studium ekonomiczno-środowiskowego. Uwagi Państwa, wszystkie wnioski, które pojawią się dzisiaj, które zostały zgłoszone ustnie w trakcie dyskusji, czy też pojawią się zaraz po spotkaniach, one wszystkie będą analizowane. Nie wszystkie Państwa wnioski mogą być uwzględnione ze względów zarówno formalnych, jak i technicznych. Zarówno protesty, jak i wnioski dotyczące, nie wiem, jakichś dodatkowych rozwiązań technicznych, innego poprowadzenia drogi, czy odsunięcia wariantów, one będą analizowane, ale proszę nie oczekiwać, że wszystkie zostaną uwzględnione, bo często te wnioski są ze sobą sprzeczne. Celem tych spotkań jest między innymi zebranie opinii od Państwa. Na przykład tutaj Pan przed chwilą mówił o dojeździe służb ratowniczych, czy obsługi obiektów górniczych. Także my te uwagi zbieramy, Państwo je artykułujecie, zwracacie uwagę, co jest tutaj dla Państwa szczególnie istotne i my to uwzględniamy. Natomiast jeśli chodzi o ostateczną ocenę, to taką ocenę, ta ocena jest wykonywana po wykonaniu tych wszystkich analiz, na podstawie analizy wielokryterialnej, gdzie pod uwagę bierzemy różne kryteria, zarówno kryteria na przykład kosztowe, czyli ile dana inwestycja będzie kosztowała, kryteria ekonomiczne, czyli jakie to ma znaczenie dla społeczeństwa, dla gospodarki, kryteria przyrodnicze i na podstawie tej analizy inwestor podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszego wariantu. Odniosę się jeszcze w tym względzie technicznym do tego, co Pan powiedział, że ten wariant W4 nie mieści się w ciągu drogi krajowej numer 12, a powinien. Oczywiście, jeżeli on by został wybrany, to przebieg tej drogi krajowej numer 12 musiałby być zmodyfikowany. W Polsce jest wiele takich odcinków dróg, które przebiegają wspólnie z innymi drogami. Na przykład droga numer 10 ma wspólny odcinek z autostradą A1. Na przykład droga S8 ma wspólny odcinek z autostradą A1. Także to nie jest problem. To znaczy, projektowanie drogi tej klasy rządzi się swoimi prawami. Czyli trzeba zachować pewne parametry techniczne. To nie jest droga, z którą Państwo macie do czynienia, droga gminna, powiatowa. To jest droga zbliżona do drogi ekspresowej. I jeżeli byśmy
przeszli na te pola, zapewniam Państwa, że wejdziemy w kolizję z zabudową tym razem mieszkaniową. Jeżeli Państwo uważacie inaczej, proszę nam przedstawić technicznie poprawny przebieg wariantu. Mówię technicznie poprawny, czyli zaprojektowany dla prędkości projektowej 80 km na godzinę, dla odpowiednich buchów taki przebieg. Zapewniam Państwa, że takiej możliwości nie ma, ale może się mylę. To ja nie jestem najmądrzejszym, mimo że przyjechałem z północy czy gdzieś tam z zachodu. Jeżeli Państwo uważacie, że jest taka możliwość, chętnie z tej możliwości skorzystamy. Zostanie przerwane w ramach projektu, czyli na przykład wodociąg do ogródków działkowych zostanie przecięty przez drogę, to oczywiście my zaprojektujemy w ramach tego opracowania i następnej przebudowę, a inwestor pokryje koszty takiej przebudowy, tak? Natomiast tutaj Pan Naczelnik miał na myśli indywidualne już na samych działkach, to oczywiście jest już kwestia właściciela danego gruntu. Natomiast to wszystko, co zostanie przez drogę naruszone, to będzie przebudowane w ramach inwestycji. Spokojnie, że wrażenie jest mylne, absolutnie nie jestem przekonany w tej chwili do żadnego z wariantów. Czy chciałbym mieszkać? No oczywiście nikt nie chciałby mieszkać blisko drogi. Ja natomiast tak się składa, że akurat mieszkam. Czy jestem zadowolony? Niekoniecznie. Ale spodziewałem się takiego pytania, bo zazwyczaj takie pytania padają. Następne, co do gazociągu. Oczywiście w przypadku wyboru wariantów południowych jest problem techniczny z przebudową gazociągu. Jeżeli będą takie kolizje, to gazociąg zostanie przebudowany. To jest problem techniczny i kosztowy. Natomiast na wariantach północnych, proszę Państwa, mamy linię wysokiego napięcia. Podobna skala, podobny problem techniczny i finansowy. Jeśli chodzi o ekrany, to będziemy badać, czy zostały przekraczone wartości normowe. Jeżeli zostały przekraczone, będą odpowiednie zabezpieczenia. Jeżeli nie, to takich zabezpieczeń nie będzie. Jest to teren intensywnie zainwestowany. Jeżeli byśmy przemieszczali się dalej na południe od Jaczowa w kierunku Jeszmanowych, tam wszędzie natykamy się na jakieś tereny zabudowane. Także od tej zabudowy całkiem nie uciekniemy. Jeśli chodzi o szkodliwy wpływ drogi, to jest to wszystko analizowane w ramach opracowania środowiskowego. Natomiast największa uciążliwość, jeśli chodzi o odległości, to są oddziaływania akustyczne. Oddziaływania ze spalin są ograniczone do rejonu pasa drogowego, ale to będzie też przedmiotem analizy. Jeżeli te analizy będą niewłaściwe, to nie sądzę, żeby w trakcie postępowania środowiskowego nie została na to zwrócona uwaga. Mieszkacie na terenach, gdzie jest prowadzona działalność górnicza i te drgania na pewno dają Wam się we znaki. Natomiast drgania też są ograniczone, bo jeżeli będzie jakiś nieprzewidywany wpływ, to będzie uzgodnione, ale nie jest mi znana informacja, że te drgania się przenoszą na odległość kilkudziesięciu metrów. Z ruchu wynika ten wariant. On głównie jest obciążony, czyli jakby to połączenie w przypadku wyboru wariantu południowego. Jak będzie wybrany wariant południowy, a nie mielibyśmy tego wariantu 4, wówczas droga wojewódzka 292 wprowadziłaby większy ruch niż pozostały odcinek obwodnicy Głogowa. Czyli inwestor buduje obwodnicę Głogowa, a większy ruch się przenosi na istniejącą drogę. Stąd do analiz został dodany ten odcinek.